Powróćmy sobie na chwilę do gier z serii Rusty Lake, bo została nam jeszcze jedna do grania, czyli Rusty Lake Hotel. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to seria bardzo chorych, dziwnych gierek zręcznościowo, chociaż nie, bardziej takich logicznych. Zresztą obejrzę ten film, jeżeli nie oglądaliście tamtych poprzednich i sami zdecydujecie, czy taka rozgrywka wam się podoba. Cześć w ogóle, ja jestem Flotar. Jak to nagrywam, to zaczął się rok szkolny, także... Powodzenia w szkółce, co mogę powiedzieć. I wbijcie na G2 z kolem Flotar 3% zwrotu na giergi. Niestety tej gry nie ma, ale jest Rusty Lake Rootsie, Rusty Lake Paradise i one są bodajże za parę złotych, także warto moim zdaniem to sobie kupić. Tą gierkę kupiłem na Steamie bodajże też za 7 złotych. Klikamy play, po angielsku jest Rusty Lake 1893 rok. Dzień dobry. Pozwól, że się przedstawię. Ja oczywiście będę wam tłumaczył. Jestem pan Sowa i jestem właścicielem tego hotelu. Czy jest w ogóle sens? Nie będę tłumaczył jednak. They all have their own reasons to be here. And I have my own reasons to let them stay. We will be having 5 dinners. Make sure everyone is worth dying for. I'm sure it's going to be a wonderful week. Let's make some memories. Dobra, lobby. Czyli będziemy mieli 5 posiłków i to jest pierwsza gra z serii Rusty Lake, więc zobaczymy, może tutaj się dowiemy, o co chodzi w tej grze, bo ja jestem tak głupi, że zagrałem w 2 tytuły i nadal kompletnie nie rozumiem, co ja grałem, ale podobała mi się tam ta rozgrywka, więc hej, możemy spróbować. Okej, okay, mamy pana Kruka. To jest najprawdopodobniej... Aha, pan Wrona, przepraszam. Witaj w naszym hotelu. Serwujemy tutaj delikatesy, które składają się z krewetki, cytryny i krwi? Chyba? Dobra, rozumiem. O, halo? Halo? Tak, zostawiłem łapkę w górę pod tym filmem. A ty zostawiłeś? Ale śmieszny żart. Dobra, bo już mnie skręca z zażenowania. Także może zostawmy to. Zobaczmy. Okej, okay, mamy... magazyn lokalny. Strona lokal prosi o pozwolenie na przechowywanie informacji na komputerze. Żądanie do 1 MB. No dobra. Dzisiaj jest dobry dzień, także będziemy to robili. Okej, okay, czyli muszę dać wszystkim drinki, z tego co rozumiem. O, pan Żaba. Cześć. Słyszałem, że goście przybyli. Okej, okay, on ma czosnek i może zobaczyć receptę w menu, której on będzie pewnie używał. Czyli ma tak. Opcjonalne są grzyby. Ja w sumie lubię grzyby, ale wiem, że wiele osób nie lubi na przykład grzybów w potrawie jakiejkolwiek. Mamy jakieś tam mięso, to jest chyba jelenie i mamy rozmaryn. Tutaj mamy pomidory, mamy żeberka i mamy czerwone wino. Przepraszam, bo to są różne po prostu przepisy na różne potrawy. I mamy potrawkę na przykład z królika, z marchewką i białą fasolą. Beans to jest fasola? Tak, beans to jest fasola. Okej. Okay. Czy mogę wycofać się stąd? Ja w ogóle dawno nie grałem w te gry z Rusty Lake, także może być bardzo dziwne, bo po prostu nie będę wiedział, co mam zrobić. O, dobra, mamy kolejną osobę. Nie jesteś, jakby nie możesz tutaj przejść w ciągu dnia. Aha, czyli w nocy będziesz mnie wpuszczał. To jest... Dlaczego to jest? Dlaczego takie rzeczy się tutaj dzieją? Będziemy potrzebowali paru kluczy. A, czekaj, mogę tobie to dać? Nie mogę, czyli muszę po prostu poszukać kolejnych osób. O, czy chcesz drinka? Dobra, pan wieprz. Nie, to nie jest wieprz, jest dzik. Czy pani chciałaby drinka? To pachnie troszeczkę rybnie. A mogę ci to dać? Możesz to wypić albo cokolwiek? Bo ja wiem, że będę potrzebował na pewno tego wina do jakiegoś przepisu. Więc zobaczmy, tutaj jest pan elegancik. O, dziękuję ci, ale jestem osobą bardziej, która lubi po prostu mięso. O kurde, czyli będę musiał pewnie podać im daną rzecz. Wygląda na bardzo zabawne jedzenie. Super. Tobie mogę coś dać? Przepraszam, ale nie jem... Nie jedzenia, które ma oczy. Pewnie się zastanawiacie, co jest, co dokładnie tutaj się dzieje. No ja do tej pory nawet nie mam pojęcia i nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra, czyli muszę iść do ciebie i musimy wspólnie, dokładnie, musimy wspólnie ustalić wszystkie składniki i dopiero, czekajcie, czy na tym będzie polegała cała gra, że po prostu mamy wszystkie składniki, musimy je zdobyć i dopiero wtedy będzie można przyrządzić ten posiłek. Okay, jakiś specjalny posiłeczek, ale tego chyba na razie nie mogę zrobić. Dobra, trzeba ogarnąć na spokojnie, co ja mam tutaj zrobić. Okej, okay, okazało się, że zapadła noc nagle i
To jest jezioro krwi, czy po prostu takie światło się odbija? Nie wiem, nagle, wiecie, próbuję coś tam wykminić, co mam zrobić. O, chwila, zadzwońmy. Halo? Spójrz na mój portret. Powiedział pan Sowa. To jest jego portret. Oj, grzybki, dobra, czyli dopiero teraz nam się gra zaczęła, ale grzyby są opcjonalne. Będziemy potrzebowali jelenia i rozmarynu. Rozmaryn ktoś chyba miał, z tego co pamiętam. Czekajcie, dajcie mi z tego wyjść. Continue. Czy będzie telefon dzwonił? Mogę wejść tutaj? Spoko. Czy to jest rozmaryn? Nie, to nie wygląda jak rozmaryn. Czy mogę podejść do okna? Też nie mogę podejść do okna. Mamy poduszkę pierdziawę. Ale poduszki pierdziawe nie potrzebujemy. Jeszcze. Później będzie potrzebna, bo to są bardzo ważne rzeczy. Dobra. Lobby. Nie mam pojęcia, dlaczego za każdym razem mamy. Ej, to jest lobby, tak? Wiem, że to jest lobby. Nie musisz mi gry o tego powtarzać. I czy mamy tam kucharza? Okej, kucharz cały czas czeka na swoje składniki, więc jedyne miejsce, w którym mnie jeszcze nie było, to ta winda do góry, gdzie są chyba te wszystkie osoby. I miejmy nadzieję, że tu o to chodzi. Będę w ogóle potrzebował 5 kluczy. No to jest taka gierka logiczna z takim dziwnym klimatem. Nie wiem do bardzo, jak to określić. A, czyli my jesteśmy na piętrze minus jeden? Nie, my jesteśmy na parterze. Teraz jedziemy na pierwsze piętro. I oczywiście tutaj będą wszyscy goście, więc pewnie się okaże, że będę musiał zdobyć jakoś to mięso. Czy chcesz wejść do pokoju pana Jelenia? Tak, oczywiście, że chcę. Pokój pierwszy. Aha. Czyli każdy pokój to będzie po prostu osobna misja, którą będziemy musieli rozwiązać. Co tu jest napisane? To jest research plan pana Jelenia. Dziwny charakter pisma. Znaczy dziwny, no trudno się po prostu rozczytać, co tam jest napisane. Dobra, to jest jakaś ulotka. Tu mamy przepis na drinka. Krew, wódka, tabasco i jakiś specjalny składnik. Mogę z tobą porozmawiać? O, przynieś mi krwawą Mary. Dobra, mamy wódkę. Tutaj to trzeba będzie. Może wylać wódki? Nie. Mamy klucz. A czy jest jakaś szafka? Gdzieś coś mogę otworzyć? Niestety nie widzę. Dobra, szklanka. Aha. Aha, dobra. Drink nie jest kompletny. Tak. Czyli potrzebujemy jeszcze krwi i tabasco. Czy mogę stąd. O kurde, zaczyna się. A właśnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to Rusty Lake polegało na zagadkach. Różnych zagadkach. Czyli weźmy na przykład odważnik, weźmy czwórkę, czyli tak, to waży 4, chociaż to waży plus. Czy to będzie 1 w takim razie? A jeżeli wezmę to, czyli tak, to waży 1. Ok, jeszcze sobie sprawdźmy, ile to waży. Czyli to waży 3. Trójkąt waży 3, to waży 4, to waży 1. I z tą wiedzą, wiecie, co mogę zrobić? Tak naprawdę nic nie mogę zrobić, bo naprawdę nie wiem. A, klucz. Okej. Okay. 8. Dawno w to nie grałem, serio. Dawno nie grałem w tej gierki i czuję się totalnie zagubiony. Tutaj jakieś płyny będziemy mogli zrobić, tylko pewnie potrzebuję zapalniczki. 8 jest potrzebne. O, mam zapałki. I znalazłem jeszcze wiadro, ale jeżeli teraz wrócę się tutaj i użyję zapałek. Dobra, to się pali. Tylko coś muszę jeszcze jakiś płyn nabrać w to wiaderko. Sprawdźmy, mogę stąd wyjść? A, dobra, muszę znaleźć jeszcze troszkę mięsa. O kurde, kolejna rzecz. Aha, czyli tak, to ważyło 3. Z tego co pamiętam, to ważyło 4, to ważyło 1 i to ważyło 3. Chyba, że coś mi się pomyliło. Dobra, pomyliło mi się kubko. Ten flipendo znak ważył 5, a nie 4. I teraz obawiam się, że żeby pozyskać to mięso, żeby pozyskać krew, to będę musiał. No właśnie. Potrzebuję krwi. A, i do wiaderka krew. Albo do tego. Dobra, super. Czyli tak, wlewamy krew. To jeszcze jest potrzebne. Właśnie, jakiś specjalny składnik, tylko specjalnego składnika nie mam jeszcze. Wódka, krew, tabasco. Skąd mogę pozyskać tabasco? Pewnie będzie musiało. Będę musiał coś tutaj zrobić, zapalmy. I czy coś się dzieje? Nie dzieje się. Wiaderka na razie nie użyłem, więc musimy jeszcze wrócić tutaj. I mamy, no właśnie, z tymi motylami. To troszkę mnie.
Ciekawi, co ja muszę tutaj zrobić, może w wiaderko złapać motyla, nie, no to jest głupie. Ale wiecie, tutaj często są rzeczy, które nie działają w taki normalny sposób, tak jak my byśmy chcieli. Właśnie sobie zdałem sprawę, że tak, tu jest kółko, tu jest krzyżyk, czyli są różne symbole. Zobaczymy, czy gdziekolwiek te symbole mogę użyć. Dobra, tutaj są dwa okna, w jednym lata taki motyl. Tak, to jest motyl, tak, motyl. A tutaj możemy pozyskać wodę, bo właśnie brakowało mi miejsca, gdzie jest woda i pewnie się zastanawiacie, ej, a dlaczego flotar jest tutaj tak, że otwierasz okno i jest studnia? Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, nie rozumiem tej gry, ale super mi się w nią gra. Znaczy może nie super, bo za dużo tu się nie dzieje, ale jednak jest bardzo po prostu przyjemna do grania. I mamy kolejnego motyla. Dobra, on miał tutaj, a nie, w sumie miał taki symbol, ale to kompletnie nic nie znaczy. I teraz musimy wlać, rozumiem, wodę. Dobra, musimy wlać wodę tutaj, mogę w... O kurde. Dobra. I tutaj musi być po prostu nie tak jak teraz. Musi być tutaj 8. Dobra, mam 8. W końcu się udało nad tym, no troszkę siedziałem. I mamy 8 litrów wody. Ja wiem, że to nie są litry wody, ale powiedzmy mam 8 wody, ok? Żeby było łatwiej. I teraz co muszę zrobić z tą wodą? Musimy... Może podejść tutaj i podlać to? Nie, czyli gdzieś indziej musi ta woda iść, chyba że tutaj na przykład muszę ją wlać. Dobra, woda jest wlana. Za chwilę to zacznie się gotować, ale potrzebujemy jeszcze jakiegoś składnika. Nóż na pewno nie jest tutaj potrzebny, to też nie jest raczej potrzebne. To też nie jest potrzebne, czyli musimy jeszcze czegoś poszukać, jakiegoś składnika. Właśnie to mnie zastanawia, bo tutaj coś będę mógł zrobić z tym. Plus jeszcze mamy tą roślinkę. Nie mogę się zbliżyć do roślinki, więc raczej to nie chodzi o to. Czyli wracamy do punktu wyjścia i mamy albo motyle, z którymi coś trzeba zrobić. Chwila. A jakby mi ten motyl dał jakąś substancję? Na przykład bym go naciął? Nożem? Nie, to jest zbyt głupie, ale tutaj różne rzeczy naprawdę działają. Okej, tu jest coś, czego wcześniej nie założyłem, czyli motyle. Zobaczcie, że mamy... To są chyba 3 typy motyli, a ja wcześniej nie miałem 3 typów motyli. Dobra, więc mam nadzieję, że to udało mi się zapamiętać. Raz. Nie. Raz. Dwa. Raz. Dobra, jest nasionko. I teraz mogę zasadzić, żeby mieć tabasco, czyli tutaj chodziło o te motyle. Wcześniej po prostu nie zwróciłem jakoś na to uwagi. Dobra, bierzemy sobie tak, wrzucamy to. Tutaj na pewno się przyda wiaderko wody. Pięknie. Teraz dajemy to, pewnie trzeba poklikać. Mamy kwiatki. Trzeba to ściąć. Albo jeszcze zakryć. Mamy ciepło. O! Dobra, mamy trujące nasionka. I z trującymi nasionami możemy iść tutaj, aby je zmielić, tylko pewnie potrzebuję tego pojemnika. Tak, wrzucamy to, kręcimy. Pięknie, mamy jakiś trujący proszek. Tak, tak to się nazywa, trujący proszek. I trzeba go dać tutaj, bo to będą te, jako te, aha, drink nie jest kompletny. Chyba, że trzeba wrócić jeszcze tutaj i dodać... mamy truciznę. Dobra, czyli to jest ten sekretny składnik. Czyli robimy mu drinka, gdzie po prostu to jest drink z trucizną. Spoko, jeżeli to jest ten specjalny składnik. Zastanawia mnie, co z tym mam zrobić. Zobaczcie, klikam i okej, coś się poroże zaczęło. Ja mogę to klikać? Mogę to uciąć? O, dobra, trzeba w to klikać. Okej, i to jest... Mamy rozmaryn. To jest kolejna rzecz, która jest mi potrzebna. Ja rozumiem. Będziemy musieli go otruć, aby pozyskać z niego jedzenie. Tak. Czy drink jest już kompletny? Nie, drink nie jest kompletny, bo czegoś jeszcze brakuje. Ale nie pamiętam, co to miało być. Oj. Co to jest? Coś kapnęło. Nie chcę wiedzieć. Daj, tabasco. A mamy tabasco, dobra, czyli teraz drink na stół będzie kompletny. Proszę, to jest całkowicie normalny drink, to na pewno nie jest trucizna. Wypij to. I on teraz umrze, ja biorę nożem, pozyskuję mięso i mamy pierwszą rzecz na obiad gotową. Pewnie też się zastanawiacie, Flutter, po co to zrobiłeś? Nie wiem, tak mi gra kazała, nie wiem jaki jest cel fabularny w tej gierce. Dalej, pij do dna. Nie przejmuj się, no. Co jest? Mam ci pomóc?
On to pije, ale jakby nic kompletnie nie ubywa, to po pierwsze. I nic kompletnie się nie dzieje. Chyba, że ojej, grę mi zminimalizowało. A, pali cię. O, pali cię. Dobra, nóż. Okej. Właśnie pozyskałem z niego... właśnie pozyskałem z niego jedzonko. I rozumiem, że każdego dnia będziemy przychodzili do kogoś innego pokoju. I go zabijali, aby pozyskać z niego po prostu jakąś rzecz. To jest całkiem normalne. Dobra, i mamy książkę kucharską i zobaczcie, że mamy wszystkie składniki. Czyli teraz następną rzeczą zajrzymy do pana dzika. Oko. Czyli to na tym polega ta cała gra. Żebyśmy zabijali naszych gości w hotelu. Nic więcej nie muszę chyba dodawać, także co, dziękuję wam za uwagę. Pewnie nagram sobie jeszcze jeden odcinek, bo w sumie ciekawi mnie, jak to dalej będzie wyglądało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę. Właśnie filmy teraz, ale to i tak pewnie wrzuciłem na społeczności. Filmy będą się pojawiały 15-18. Taki jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tymczasem trzymajcie się. Powodzenia w szkole. I taka rada ode mnie na sam koniec. Jeżeli będziecie już oglądali filmy na YouTubie, polecam prędkość razy dwa. Będziecie mieli mało czasu. Klikacie sobie prędkość razy dwa. Jasne, na początku będzie trudno się przyzwyczaić, bo każdy będzie po prostu garał bardzo, bardzo szybko. Ale dzięki temu zaoszczędzicie naprawdę dużo czasu na oglądaniu filmów. Jeżeli będzie 10-minutowy film, to na prędkości razy dwa będzie on trwał tylko 5 minut. I zobaczycie, że później już nie będziecie mogli oglądać filmów inaczej. Ja tak przynajmniej mam. Także miłego dnia życzę. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa. Hej.